Za chwilę panorama, którą poprowadzi dla Państwa Marta Kielczyk. Unia powinna właśnie decydować, czy Ursula von der Leyen zostanie nową szefową Komisji Europejskiej. Niemiecka kandydatka, a obecna minister obrony, zaprezentowała swoje plany w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Czy poprą je europosłowie mimo tarć frakcyjnych? Okaże się jeszcze dziś wieczorem. Małgorzata Gałka. O rekrutacji do szkół jeszcze dziś w panoramie, a oprócz tego... Szykuje się rewolucja podatkowa. Rząd planuje obniżyć PIT z 18 do 17% i obniżenie kosztów pracy przez podwyższenie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników. Podatki po nowemu mielibyśmy płacić od października. O szczegółach Joanna Pilszyk. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zapowiada, że do wyborów przedstawi propozycję porozumienia, które miałoby zakończyć wojnę polityczną. Jarosław Kaczyński mówi też w papierze, że pełne listy wyborcze mamy poznać za 3 tygodnie. Jutro natomiast ma się wyjaśnić, jak będzie wyglądała scena polityczna po stronie opozycji. Bartosz Łużwiński. Po zawiadomieniu złożonym przez Komisję Śledczą do spraw VAT, były minister finansów Maciej G. usłyszał zarzut niedopełnienia obowiązków przy nowelizacji ustawy o VAT w związku z narażeniem Skarbu Państwa na stratę 3 miliardów złotych. Grozi mu 10 lat więzienia. Anna Morawska-Borowiec. O ustaleniach policji w sprawie zaginionego 5-latka jeszcze w panoramie. Najpierw koniec pierwszej tury rekrutacji do szkół średnich. Licea, technika i szkoły branżowe wywiesiły listy przyjętych. Jak co roku nie wszyscy dostali się do tej wymarzonej szkoły. Ministerstwo Edukacji jednak zapewnia, że mimo podwójnego rocznika dla nikogo nie zabraknie miejsca w szkole średniej. Daniel Jagielski. Prezydent Litwy z wizytą w Polsce. Znajdujemy porozumienie praktycznie w każdej kwestii, mówił podczas spotkania z Andrzejem Dudą. To pierwsza podróż dyplomatyczna litewskiego prezydenta po zaprzysiężeniu. Gabriela Jóźwiak. Nie ma mowy o przerwaniu poszukiwań 5-letniego Dawida, zapewnia policja. Weryfikuje kilka hipotez i przestrzega przed wyrokowaniem, co stało się z dzieckiem na tym etapie śledztwa. Dziś w poszukiwaniach bierze udział ponad 100 policjantów. Elżbieta Byszewska. Londyńskim lekarzom udało się rozdzielić złączone głowami bliźniaczki siamskie. To dziewczynki z Pakistanu i to sukces na skalę światową. Dziś w nocy częściowe zaćmienie księżyca. Warto po 22 spojrzeć w niebo, popatrzeć, być może powspominać, bo dokładnie 50 lat temu zaczęło się jedno z najważniejszych wydarzeń w historii ludzkości. Z misją na księżyc wystartował statek Apollo 11. Jarosław Kuś. A w studiu już goście Panoramy Opinii. Anna Milczanowska, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Ta Dzień rozmowa dobry. Już za chwilę w TVP Info. W Panoramie to wszystko. Dziękuję. Do zobaczenia.